Hejka, hejka, moi drodzy. Nie wiem, jak to się stało, ale mamy już nowy dzień. Wczoraj jakoś po prostu rozszedł się dzień. Mieliśmy trochę innych rzeczy na głowie, więc nie vlogowałam. Ale dzisiaj zaczynam z samego rana. Odsłaniam właśnie okna, przed sobą mam pogodę pochmurną, ma padać. U nas teraz czas trochę gorszej pogody, ale chyba 3-4 dni i coś tam się poprawi. Ja zabieram się za trening. Wczoraj nie trenowałam, dzisiaj wracam do swojego, wiecie, nawyku. Brakowało mi tego wczoraj, ale po prostu bolały mnie trochę mięśnie, więc stwierdziłam, że wezmę się za to znowu dzisiaj. Pokażę Wam jeszcze tylko, jak mamy na zewnątrz. Takie oto są chmurki. O, już nawet widzę, że zaczęło kropić. Tak jak widzicie, wyciągnięta, czeka sobie. Fajne są na niej te ćwiczenia, strasznie mi się podobają. Można się, wiecie, porozciągać, zobaczyć. Szybko Wam pokażę, co tutaj mamy za ćwiczonka. O, takie. Ja teraz skończyłam, jak widzicie, zaczerwieniona, zrobiłam prawie 40 minut treningu. Jeszcze chyba nigdy nie zrobiłam tak długiego treningu, żeby cały, wiecie, z rozgrzewką i z rozciąganiem aż 40 minut. A to był dosyć intensywny trening. Cześć, kochani. Zobaczcie, jak jestem czerwona przy Mati. Cześć, Mati, co robisz, fryzurę sobie? Mama, to znalazłam jeden, który zapomniałaś. No to zaraz to szybciutko zrobimy. Dzisiaj, moi drodzy, robię rosołek, bo wrzucałam wszystkie warzywka, pół kurczaka. I będzie rosół. Tam zrobię też jeszcze takie spaghetti. Możliwe, że makaron dla dzieci będzie normalny, po prostu taki jak tutaj stoi, a dla mnie i dla Artura będzie z cukinii. Pokazywałam Wam w jednym z poprzednich vlogów, jak robię makaron z cukinii, a tu już szykuję wodę też na makaron. Tak pomalutku przymierzam się do obiadu z dwóch dań, który będzie nam służył aż 2 dni, co najmniej. Ten, kto przegra, co robi? Wyznaczmy jakieś zasady. Musi być kurczakiem. Aha. No dobra. Będziesz mama musiała to tak. Ojej, ja tak. Nie, to ja dzisiaj nie mogę przegrać, bo ja nie planuję być kurczakiem. Ja, Lila, ciebie widzę jako kurczaka. Albo, o, Matysia też nawet wygląda trochę jak... Ale jeszcze... Dobra, kurczakiem i co jeszcze do tego? 5 pompek. Nie. Tak. Nie, ja nie umiem. No i dlatego będzie śmiesznie. Dobra. Tak. Jak ktoś nie umie, to jest zabawnie. Liluniu, uważaj, uważaj, Lilo. Nie ruszamy, Matcia. Nie peszymy. No, ale ona się rusza. O Jezu, ja nie chcę być kurczakiem, nie godzę się na to. Będziesz kurczakiem? Nie będę. Mama, wyszedł jak masełko. Wyciągnie to, Lila, uważaj. O, o nie, nie wyciągnie. O nie. Well, I wish you good luck. Patrz na Lindę. Cwaniara, no i co, ja? Lila, I wish you good luck. Mama, I wish you bad luck. Tak mi super. Żebyś była kurczakiem. Jak widzicie, moi drodzy, jak to jest stworzyć małe potworki, które chcą, żeby mama przegrała i żeby mama była kurczakiem. No ja też, żeby mama wygrała. Odsuń się od mojej wieży, zły mały człowieczku. No. Lilusiu, trzęsiesz mną. Ale się zachwiała. Bad. O nie, o tak. Matysia, przewróciłaś wieżę i ją nie, poskładałaś, tak? Ale nie. Leciała? O tak zrobiłam, leciała i o tak zrobiłam. Niu, niu, nie możesz, jak leci. Mogę. Nie fair. Lila, co jest nie fair? Oszukaństwo twojej starszej siostry? Nie. Wieża się przewracała. Ko, 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 nie, ty jesteś kurczakiem, bo ci się przewracała wieża, ty ją. Jesteś kurczakiem. No dobra. Chyba, że jestem kurczakiem. I jeszcze 5 pompek. Mama, dawaj. High five. Czekaj, high five. Wieża stoi, dziwnie to wygląda. Nie, tu ziomuś.
Ty dajesz tak radę, ty tak codziennie pompujesz z nami pompki. Ty jesteś największym pompownikiem w naszym domu. A treningi są najmniej ci obce. O, może, Matysia, ale podejdź do, chociaż dwie zrób w takim razie. Dwie. Mama. Raz. Matysia, przypomnij sobie, jak chodziłaś na karate i sensei kazał zrobić pompki. To zrób nie takie. Robiłaś. Pompunieczki zrób. Pompunieczki. Nie. Raz. Dwa. Ściemiara roku 2020. Dobra, zaczynamy grać w Top Trance teraz. Okej. Okay. Muszę... Dwie karty wylosuję i będziemy grały. Okay. A wybrałam dwie. Teraz ty wybierz dwie. Nie możesz na nich patrzeć! Nie? A, no to jeszcze raz. Dobra. Pamiętaj, że dobra, biorę dwie, nie widzę. Dziewczyny ogrywają mnie trochę, muszę się poskarżyć. Ja wygrała. Wygrałaś, potem ja wygrałam z Lilą raz no, i Wiengę raz. Nie wiem, czy nie są. Ma double? No trudno. Jest. A nawet nie. Ach ty, no to gramy w double. Ty double szukanico. Ale one mnie robią konia. Nie. Zabieram za chwilę Lileczkę i idziemy do sklepu. Postanowiłam zabrać tym razem Lilę. Lila nie była 3 miesiące w sklepie. Wyobrażacie sobie? 3 miesiące w żadnym sklepie. Więc naprawdę cieszę się, że może się dzisiaj ze mną wybrać. Matysia już ze mną była, pokazywałam Wam też, a Lila nie, więc z chęcią ją zabiorę. Muszę kupić dosłownie parę rzeczy, więc to będzie raczej spacer pieszy, nie jedziemy autobusem. Przecież ja nie jeżdżę w ogóle autobusem prawie. No, boże, skąd mi w ogóle autobus do głowy przyszedł? Nie jedziemy autem, idziemy sobie spacerkiem. Lila, jak się czujesz z tym, myszeczko, że idziesz pierwszy raz po 3 miesiącach do sklepu spożywczego? Nie wiem, jestem taka... Co jesteś? Jestem taka excited. Podekscytowana? No. No ja też jestem ciekawa. Czy są linie dalej? Ale no. Chyba są, ostatnio były. Poppy! No jest, Poppy. Mak czerwony. Jest 20 w ogóle stopni u nas, ale jest parno, wiecie? Jest w ogóle pochmurno. Ale jest tak parno, jakby było ze 25 stopni. Jakby jakiś deszcz miał nas zmoczyć w drodze powrotnej, a idziemy pieszo. Matysia została z tatą. A my mamy taki wspólny wypad do sklepu. No rosną, rosną. Idziemy już nawet w jedną, bym nawet powiedziała. Musimy Matysi kupić, prosiła nas, gumę. No. I wjeżdżamy na górę na chwilę. Stałyśmy w kolejce około ilu? Lila, 10 minut. Nie podobało Ci się takie stanie, co? W takich liniach. Dziwny świat. No, a na dole mamy wszędzie jeszcze strzałki. Widzicie? U nas są nadal jeszcze obostrzenia. Od jutra się trochę poluzuje, otwierają się sklepy od 15 czerwca. Ludzi jest w sklepie też określona ilość, nie za dużo. I tutaj też trzeba, zobaczcie, chodzić w określony sposób. Macie wszędzie jakieś strzałki. Dobra, schodzimy. Hop, 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 hop. Barton zamknięty. Doroty Perkins nadal. No i możesz sobie chodzić już, tak? Tylko żeby komuś... Tędy choć jeszcze przejdziemy. Zobaczymy, co jest na ciuszkach. Ładne? Kolczyki. Kolczyki. Dawno nie byłaś, nie widziałaś żadnych nawet ciuszków, co? Zobacz. I tu skręcamy. Co byś chciała? Kombinezon kropeczki. Ja uwielbiam takie rzeczy. Piękny jest. 50% na niektóre rzeczy jest, Lila. Tu zobacz. Są wyprzedaże. Możesz popatrzeć. I z drugiej strony. Tylko tu są spodnie takie dla starszych. Ojej, jaki piękny kolor sukienki. Wow. No jest przepiękna. Tylko, że brudna. Ale śliczny ma kolor. Fajna, nie? Mama, co szukasz tu? Chciałam zobaczyć jeszcze, zaraz Ci powiem co, bo to tajemnica. Takie tajemnice. Nie ma nikogo praktycznie, bo sklep niedługo zamykają, bo jest niedziela, także musimy szybciej. Do końca idziemy, prosto. Musimy stać w takiej długiej, długiej kolejce, chodź.
stoimy w mega długiej kolejce. Tak robię. No i co, wracamy. Powiedz Ila, jak wygląda teraz świat zakupów? Dziwnie? Super dziwnie. Super dziwnie. Jak tam to wychodzisz? Zupełnie inaczej, tak? Jakaś pani powiedziała ci numer? Kasy, tak, żebyś wiedziała, do której kasy iść, że tam nie ma więcej osób. I deszcz zaczął padać. A zobacz, jakie mam ubranie. Tak, nawet jest tak czy... Idealne, ale cieplutko jest i tak, mimo że kropi, taki letni, pachnący deszczyk. O, ja tak lubię. Hejka moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, mamy nowy dzień, u nas dzisiaj nic się wielkiego nie dzieje, zmontowałam przed chwilą dla was film na paplarnię, już się dodaje, postaram się naprawdę, żeby tam troszeczkę tych filmów było więcej, jeśli macie jakieś ciekawe tematy, możecie mi podsyłać na maila, pisać w komentarzach na paplarni, czy coś w tym stylu, nawet jeśli nie chcecie, żeby to było publiczne, to po prostu podajcie jakiś temat do poruszenia i postaram się po prostu go nagrać. Padła mi przed chwilą bateria, także wracam do was w tej chwili, więc jeśli macie jakieś tematy na paplarnię czy coś w tym stylu, to piszcie, zapraszam was też na tamten kanał. Tam sobie tak bardziej rozmawiamy, tam nie ma też reklam, więc jak chcecie, to gdzieś tutaj zostawię wam jakiś napis, a wy sobie tylko klikniecie i przejdziecie na paplarnię. Wczoraj, jak widzieliście, zabrałam Lilę do sklepu. Powiem wam, że była bardzo zdziwiona. Chciałam wam dużo więcej nagrać, ale powiem wam, że jak stoimy w tych kolejkach, no to nie mogę też nagrywać, żeby czyjąś prywatność nadużywać. A dzisiaj, od dzisiaj 15, zostały otwarte sklepy. Oczywiście one będą otwierane stopniowo, ale już się bardzo, bardzo cieszę, bo będzie można naprawdę pojechać i nie wiem, powiedzmy kupić spodenki letnie czy buty, nie online, tylko tak wiecie, normalnie. Więc bardzo możliwe, że najbliższy weekend dziś się wybierzemy. Chyba że się okaże, że podjedziemy pod centrum handlowe i się okaże, że nie wiem, jest mnóstwo samochodów, wiecie, mnóstwo ludzi, to wtedy nie. Nie jest to, wiecie, najważniejsze, można jeszcze poczekać. Ja też nie lubię, powiem wam szczerze, dajcie mi znać w komentarzach, czy wy też, robić zakupów wtedy, gdy jest mnóstwo ludzi w sklepie. Ja się wtedy męczę psychicznie, nie mogę się w ogóle skupić nad tym, co chcę kupić i cała przyjemność bierze w łeb, chyba tak to się mówi. Dzisiaj szykuje nam się fajny wieczór, także myślę, że już będę kończyła tego vloga pomału. Mam nadzieję, że on wam się podoba. Jeśli tak, to pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o łapce w górę, czy jakimś komentarzu. Bardzo fajnie się to zawsze czyta. Jeszcze wam coś pokażę na koniec, bo się przymierzam, tak jak mówiłam, do filmu o ćwiczeniach i diecie. I myślę, że muszę wam to pokazać, bo założyłam dzisiaj takie spodnie dresowe, które były na mnie takie, powiedzmy, na styk. A dzisiaj je założyłam i po prostu w pasie są mega odstające, mimo że jakoś tam nie widzę, znaczy no widzę trochę rezultaty, o tym wam opowiem, ale nie jakieś spektakularne, ale po tych spodniach, no to powiem wam, zobaczcie. Przydałoby się je tutaj, nie wiem czy to jest widać, o, widzicie? A ja sobie tak normalnie stoję. No ale przez to teraz mam takie odstające spodnie i nie za wygodnie mi się chodzi. Może je zwężę, albo poczekam, wiecie, na inne czasy, kiedy znowu trochę przybiorę, bo pewnie to się tak skończy, że parę miesięcy będę, wiecie, na fali, a potem może spadnę. Chociaż to, jak teraz funkcjonuje i to, jak się teraz czuję, to powiem wam, że napędza mnie do tego, żeby właśnie nie rezygnować i nie wpadać znowu w te gorsze nawyki żywieniowe, tylko po prostu sobie normalnie tak funkcjonować. Ja się po prostu nie męczę. Nie jestem na żadnej sprecyzowanej, jakiejś ścisłej diecie. Po prostu pewne rzeczy zmieniłam i dla mnie, akurat dla mojego organizmu okazało się to strzałem w dziesiątkę, przynajmniej na razie. Bo wiecie, my też się zmieniamy, nasz organizm się zmienia i to, co teraz może mi służyć, za parę miesięcy mogę zmienić zdanie. Tak też było, jak na przykład nie jadłam mięsa pół roku, to czułam się ok, miałam super wyniki, ale jednak później wyszły jakieś tam, może nie kwiatki, tylko po prostu ja się tak szybko nie regenerowałam, gdy byłam chora, nie miałam tyle energii.
No i problemy z wzdęciami, ale o tym też chcę Wam opowiedzieć w tym filmie o ćwiczeniach, jakie ja na przykład całe życie prawie, może nie, ale powiedzmy pół życia mam problemy, jeśli chodzi właśnie o jelita, bardziej o wzdęcia i co mi na przykład nie służyło. Ale to w innym filmie, także spodziewajcie się. Dobra, rozgadałam się znowu, chciałam chwilę z Wami pogadać. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym filmie.